Hej, znajdujemy się w siedzibie People Can Fly, a oprowadzi nas tam dzisiaj Bartłomiej Miszkurka, który ja jestem producentem w People Can Fly, jednym z trojga. Oprócz mnie jeszcze pracuje tutaj Piotr Krzywonosiuk i Karolina Grochowska. No to idziemy. Zapraszam. Tutaj w pocie czoła powstaje Bulletstorm. Tak, znaczy zaczynamy właściwie od, kuchni, gdzie przeważnie ludzie zaczynają swój dzień, przychodzą, żeby złapać jakąś kawę, złapać coś do picia, ewentualnie coś do przegrzenia, czy to coś słodkiego, czy owoce. Mamy taką politykę firmy, że dajemy tego rodzaju rzeczy gratisowo. W sytuacji, gdy mieliśmy crunch, mieliśmy wynajętą firmę cateringową, był rozłożony catering dwa razy dziennie w okresie lunchu i w okresie kolacji, tak, że każdy mógł sobie ustawić. Dzieliliśmy po prostu ludzi na tury, żeby nie było zbyt długa kolejka i ludzie sobie po prostu łapali, różnego rodzaju były dania, to nie było tylko jedno danie, tylko każdy mógł sobie wybrać włącznie z daniami wegetariańskimi. People Can Fly jest zdrowo. Kto ma highscora na fliperach? W tym momencie trudno jest powiedzieć, dlatego że flipery od pewnego czasu stoją na uboczu z racji renowacji naszego biura. Zostały odłączone, ale wcześniej odbywały się wewnętrzne turnieje na tych fliperach i co chwilę gdzieś tam leciały maile po całej firmie, kto jaki highscore zdobył. Dużo śmiechu, dużo zabawy. No w tym momencie mamy Bulletstorma i mamy tryb Eco, żeby sobie w nim robić różnego rodzaju konkursy. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj widzimy dosyć specyficzne miejsce. Jest to właściwie w środku samego biura, bardzo otwarte. Jest to miejsce, na którym siedzi Erik Glorsen, to jest szef naszego studia. On nie chciał mieć pomieszczenia, w którym miałby się zamknąć i być odizolowany od ludzi. Wolał mieć tak otwartą przestrzeń, żeby każdy mógł go znaleźć, żeby każdy mógł zaczepić, żeby mógł porozmawiać. To jest szef studia, więc chce mieć kontakt ze wszystkimi. Znajdujemy się w jednej z trzech sal konferencyjnych w naszej firmie, w której odbywają się spotkania wewnętrzne oraz spotkania z osobami, które przybywają z zewnątrz. Mamy jedną salę dużą konferencyjną, w której mieści się paręnaście osób. Przy większych debatach z niej korzystamy, ale te sale konferencyjne służą też temu z racji prowadzonych lekcji, zajęć języka angielskiego i polskiego. Kilku naszych kolegów spotyka się z polskimi dziewczynami, kobietami i że rzeczywiście ten język polski im idzie dużo lepiej. Chłopaki sobie cenią urodę polskich kobiet. I dlatego u nas zostaną na stałe. Idziemy dalej. Tutaj właśnie mamy kolegę Portugalczyka i zadamy mu z zaskoczenia pytanie po polsku. Cześć. Jak ci się podobają polskie dziewczyny? No oczywiście są najlepsze. Especially mine. Znajdujemy się w pierwszej części artystycznej naszego biura, gdzie znajdują się osoby pracujące nad postaciami. Oni po drugiej stronie mają bezpośredni kontakt z animatorami. Tutaj są tworzone modele, tu są one te modele teksturowane, tu też są tworzone wszelkiego rodzaju bronie, które są w grze wykorzystywane. Znajdujemy się w kolejnej części artystycznej biura, w której pracują nasi koncept artyści oraz artyści od elementów otoczenia. Wszystko zaczyna się od konceptu, dlatego oni bezpośrednio muszą się kontaktować z koncept artystami. Do tego tutaj znajdują się też tak zwani meszerzy, którzy ubierają level w te elementy, czyli dostają level, poziom gry od level designera, który wygląda bardzo ubogo, znajdują się tam tylko same sześciany, nic więcej. Meszerzy dostają taki level i zbierając asety poszczególne od naszych tutaj współpracowników umieszczają poszczególne elementy na levelu, żeby ten level wyglądał jak najbardziej wiarygodnie. No w tym momencie przeszliśmy do troszeczkę mniej artystycznej części naszego biura. Tutaj zajmujemy się głównie designem i level designem. Z jednej części znajdują się designerzy, z drugiej części znajdują się level designerzy. Gdy jest potrzebny natychmiastowy przepływ informacji, odbywa się to od razu, nie trzeba się szukać. Jeśli rzeczywiście jest potrzebny już jakiś review konkretnego levelu, no to jest ustawiane zebranie z Adrianem, z produkcją. Zasiadamy w jednej z sal konferencyjnych, a później ewentualne detale są tutaj już na miejscu między designerami a level designerami ustalane. W tym momencie znajdujemy się w części programistycznej naszego biura. Ona wygląda zupełnie inaczej niż to, co widzieliśmy wcześniej, dlatego że dopiero przygotowujemy się do przebudowy tej części biura. Nie mieliśmy na to czasu, żeby to zrobić podczas całego procesu developmentu. Mamy chwilę na oddech, chłopaki w pewnym momencie idą na urlop,
to wszystko wywalamy stąd, stawiamy ścianki. Bardzo fajne rozwiązanie było to, że programiści mogli sami usiąść i zaprojektować sobie, jak będą biurka rozłożone, jak będą ścianki ustawione. Czyli wrócą z urlopu i nie poznają biura, tak? Tak, wrócą z urlopu, zdziwią się, uśmiechną się, będą musieli poszukać swojego biurka, zagospodarować sobie swój własny kącik. No i mam nadzieję, że będą się czuli komfortowo. Tu jesteśmy pod pokojem prezesów, więc musimy być ciszej trochę. No nie musimy w tym momencie, oni wiedzą, że są przygotowani na to, że mamy tutaj media. To jest tak zwane akwarium, gdzie siedzą rzeczywiście prezesi. Oczywiście to nie są tylko prezesi, każdy z nich ma jakąś funkcję, jeżeli chodzi o cały proces tworzenia gier. Adrian jako dyrektor kreatywny, Andrzej Poznański jako osoba, która zajmuje się częścią artystyczną. To jest między innymi też optymalizacją, on dobiera grafikę, czy grafika ze sobą się komponuje, czy nie, kolorystykę, więc no, chłopaki cały czas też tworzą ze sobą, chłopaki ze sobą dyskutują na temat designu. Wychodzi dużo rzeczy od Adriana, panowie są bardzo doświadczeni, pracują w tej branży bardzo, bardzo długo, więc mają okazję przedyskutować te wstępne fazy designu, dopiero później ten design jest przekazywany dalej, ustalany już z pozostałymi designerami, zbierany jest feedback od Epika, no a później już idzie to na dalszą część produkcji. Tutaj jak widać, chłopaki bardzo nie lubią gier na PS3, bo mają z reguły w pudełkach na Xboxa. To nie znaczy, że nie lubimy gry na PS3. Okazuje się, że parę osób u nas, kilkanaście osób u nas ma PS3 w domu, więc to jest nasza wypożyczalnia. Więc tych gier jest dużo więcej, one są cały czas w obiegu, gdy cokolwiek nowego się pojawia, to kupujemy 2-3 egzemplarze tej gry, żeby kilka osób naraz mogło sobie w tą grę pograć i wymienić się spostrzeżeniami. Na weekend też pożyczamy ludziom konsole dowolne. Na przykład ostatnio zakupiliśmy Kinetica, więc chłopaki też mogli sobie to wziąć w domu i pograć. No wbrew pozorom za tymi drzwiami nie znajduje się syp, chociaż one są dosyć ciężkie i solidne. Tam mamy pokój audio, gdzie powstają wszelkie rodzaje dźwięki w naszej grze oraz oczywiście muzyka. Mamy dwie reżyserki, zaraz wejdziemy, zobaczymy jak to wygląda. Może nawet uda nam się porozmawiać z jednym z naszych chłopaków od audio. To jesteśmy w pokoju z dźwiękowcami, najbardziej wygadanymi osobami w People Can Fly, no ale zamknęliśmy ich w pomieszczeniu dźwiękoszczelnym, więc chyba nie bardzo da się usłyszeć, o czym tam sobie rozmawiają. No, jak słyszycie same ciekawe rzeczy, to pójdźmy dalej. No i to tyle, jeśli chodzi o wizytę w People Can Fly. Było bardzo miło. Dźwiękowcy w ogóle to rozgadane bestie. I miejmy nadzieję, że wrócimy tutaj przy okazji sequela albo kolejnych gier People Can Fly. A na razie dzięki.